12 lat trwała budowa, a zaledwie 2 lata dłużej przyjmował gości. Krakowski hotel Sofitel przestał istnieć. Hotel został zamknięty, a budynek jest przygotowywany do generalnego remontu lub wyburzenia. Pani Katarzyna pracowała w hotelu Sofitel, wcześniej Forum, 14 lat. Bardzo żałuje, że musi rozstać się z tym miejscem. Oprócz niej zwolnionych zostanie 262 pracowników. Każdy z nas się martwi, przede wszystkim dlatego, że pracowaliśmy tutaj większość załogi po kilkanaście lat. Zżyliśmy się z tym miejscem, zżyliśmy się z naszymi stałymi gośćmi, zżyliśmy się również ze sobą, bo załoga stanowiła bardzo zgrany team. No wszystkim jest nam przykro. Żaden z pracowników nie wie, czy hotel będzie remontowany, czy zostanie zburzony. Nie wiadomo, jak długo będzie zamknięty i co powstanie w tym miejscu. Budynek wymaga generalnego remontu. W złym stanie są zwłaszcza piwnice zalewane podczas każdej powodzi. Przez wiele lat hotel był jednym z najlepszych w Krakowie. Zatrzymywali się tutaj zamożni turyści, organizowano konferencje, spotkania, bale sylwestrowe. To był hotel międzynarodowej sieci o bardzo wysokim standardzie. Mieliśmy wielu znanych gości, wielu znanych polityków, głowy państw, koronowane głowy państw również. No, miło się pracowało, bo świadczyliśmy usługi na wysokim poziomie dla gości, którzy również ten wysoki poziom reprezentowali. Hotel zaczęto budować w 1976 roku. Został otwarty 12 lat później. Mógł pomieścić 535 osób. Było tam 279 pokoi, bar, kawiarnia, restauracja, rotisseria, dyskoteka, kasyno i basen. Był największym hotelem w Krakowie.